Cześć, witam Cię serdecznie. To można z tej strony, tomożdan.pl. Dawno nie rozmawialiśmy na wideo, nie odzywałem się i ostatnio zauważam braki u siebie w nagrywaniu filmów, dlatego postanowiłem po raz kolejny podjąć wyzwanie 90-dniowe i mam tu na myśli nagrywanie 90 filmów w 90 dni. Jakiś czas temu już zaprzestałem nagrywania tych filmów, ponieważ wydało mi się to za bardzo nachalne dla użytkowników. Natomiast coraz częściej piszecie do mnie, wiele osób pisze do mnie na Facebooku, na mailach na przykład, że brakuje im tych filmów i chcieliby coraz więcej ich otrzymywać. I dlatego postanowiłem po raz kolejny takie wyzwanie podjąć. To wyzwanie polega na tym, że w 90 dni ja będę nagrywał 90 filmów merytorycznych. Oczywiście to nie są filmy z czapki jakieś wzięte, tylko po prostu merytoryczne filmy dotyczące marketingu sieciowego. I dlaczego takie wyzwanie podjąłem? Ponieważ kiedy kontaktujesz się z ludźmi codziennie, jeżeli jesteś aktywną osobą w swoim biznesie, ja chcę Cię zaktywizować do tego, jeżeli jesteś taką osobą, to wtedy nie masz problemu z tym, żeby znaleźć takie pomysł na to, na jaki sposób, znaczy pomysł na rozwiązanie jakiego problemu nagrać wideo. I dzisiaj chcę oczywiście nominować dwie osoby do wyzwania 90-dniowego. Natomiast oprócz tego chcę rozwiązać jeden z problemów albo jedno z takich częstych pytań, jakie się pojawia, albo wyzwań, jakie się pojawia w marketingu sieciowym, kiedy osoby, które są już w biznesie, często zadają pytanie, jak długo ja mam chodzić na przykład na prezentację, albo mi mówią, że no ja już na prezentacji webinarowej, prezentacji internetowej, czy prezentacji na żywo byłem, ja już to wszystko wiem i tak dalej. I tu mam do Ciebie jedno kluczowe pytanie. Jeżeli zastanawiasz się, czy Ty powinieneś być jeszcze na prezentacji internetowej, albo czy powinieneś przychodzić na taką prezentację, to mam dla Ciebie odpowiedź na to pytanie. Otóż, jeżeli umiesz taką prezentację sam zrobić i robiłeś już taką prezentację, to uważam, że możesz zrezygnować z chodzenia na prezentację swojej firmy, swojego produktu, swojego biznesu. Natomiast jeżeli nie umiesz tego robić i tego nie robisz w tygodniu, na przykład nie robisz przynajmniej 3 prezentacji w tygodniu sam osobiście, to znaczy, że dalej musisz chodzić na prezentację swojego mentora, swojego lidera, swojego upline'a. I tak, takie powinno być Twoje zachowanie, bo jeżeli oczywiście umiesz to robić, jeżeli to robisz, to uważam, że możesz trochę mniej chodzić na te prezentacje, chociaż i tak uważam, że na prezentację swojego po prostu upline'a powinno się chodzić, ponieważ on ma raczej prawdopodobnie większą wiedzę od Ciebie, chociaż nie zawsze oczywiście, ale chodzić na prezentację przynajmniej swojego mentora. I dzisiaj chciałbym podziękować Patrykowi Kicińskiemu, z którym rozmawiałem kilkadziesiąt minut, ponad godzinę rozmawialiśmy na temat strategii biznesowych i chciałbym jego wyzwać do wyzwania 90-dniowego. Patryk, rzucam Ci wyzwanie. I tak samo chciałbym rzucić wyzwanie jeszcze jednemu z moich najlepszych ludzi, którzy pracują offline, w terenie. Jest to Marcin Połoszczański. Marcin, naprawdę wykonujesz mega pracę i chciałbym, żebyś przekazywał swoją wiedzę innym osobom. Dlatego rzucam Ci wyzwanie 90-dniowe. Chciałbym, żebyś od dzisiaj nagrywał 90 filmów w 90 dni, ponieważ to da bardzo dużą wiedzę społeczeństwu i dlatego chciałem, żebyś edukował osoby, które są u Ciebie na profilu, na Facebooku, na YouTubie i po prostu, które Cię otaczają. Także panowie, rzucam Wam wyzwanie i ja oczywiście przez 90 kolejnych dni będę nagrywał dla Ciebie wartościowe wideo. Obserwuj mój kanał YouTube, obserwuj mojego bloga tomaszdamian.pl i obserwuj mojego Facebooka i będę tam wysyłał po prostu te informacje, ponieważ marketing sieciowy to po prostu lepsza droga i ja chciałbym Cię o tej lepszej drodze poinformować. Pozdrawiam Cię serdecznie z bloga tomaszdamian.pl. Do usłyszenia wkrótce. Oczywiście kliknij w link poniżej i zapisz się na moją listę, aby otrzymywać te filmy z 90-dniowego wyzwania i trzymaj oczywiście za mnie kciuki. Cześć, do usłyszenia.